Identyfikator podmiotu SCP-PL-148. Klasa podmiotu Keter. Specjalne czynności przechowawcze. Obiekt nie wydaje się agresywnie nastawiony w stosunku do personelu naukowego, jednak zalecane są dane środki zapobiegawcze. Przede wszystkim podmiot nie powinien opuszczać wyznaczonej mu celi, o ile nie jest to konieczne. Wyznaczona cela nie musi zawierać niczego więcej poza grubymi metalowymi prętami o średnicy około 5 cm, z przerwami nie większymi niż średnica pojedynczego pręta i łóżko. Powinien być pod stałą obserwacją kamer lub wyznaczonego w tym celu personelu. Obiektowi zdarza się opuszczać cele najczęściej w środku nocy. Na kamerze widać wtedy podejrzane cienie. Co ciekawe, obiekt nie posiada prawdopodobnie mocy wystarczającej, by móc opuścić ośrodek. Z powodu prób uciekania najczęściej zakończonych śmiercią kogoś z personelu D, konieczne jest ustawienie strażników na patrolach na korytarzach łączących cele SCP-PL-148 z celami, w których przechowywany jest personel klasy D. Atakowanie obiektu niezalecane. Notatka pierwsza. Obiekt wykazuje skłonności sadystyczne i należy unikać jego kontaktu z personelem klasy D. W sytuacji bez wyjścia należy poświęcić członka personelu D w oczekiwaniu na przyjście strażników, którzy będą w stanie go odciągnąć i umieścić z powrotem w wyznaczonej celi. Co więcej, podmiot wydaje się doskonale orientować w strukturze dowodzenia. Jego atakiem nie padł jak dotąd nikt spoza personelu klasy D. Zalecana ostrożność. Notatka druga. Obiekt potrafi manipulować przy sprzęcie elektrycznym. Efekt jego kombinezonu czy wrodzone zdolności? Należy przeprowadzić badania. Notatka trzecia. Od czasu incydentu 148.1 zalecana jest szczególna ostrożność. Nowy dyrektor placówki, Stefan zapowiedział diametralnie zmienione postępowanie wobec obiektu, któremu, jak się okazało, nie należy ufać. Podmiot sam identyfikuje się jako Snach. Jest to humanoidalna, organiczna istota z różnymi cybernetycznymi wszczepami. Obiekt ma 166 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała. Mimo to jego waga wynosi 71 kg. Prawdopodobnie wynika to z posiadanych licznych wszczepów, których w większości Snach nie pozwolił sobie przebadać. Obiekt wygląda na bardzo wychudzony. Nie posiada nosa ani uszu, jednak ma nozdrza oraz niewielkie receptory słuchowe. Skóra pokrywająca jego twarz ma kolor turkusu z różnymi wzorami w kolorze pomarańczowym. Nie ma pewnych informacji dotyczących wyglądu jego skóry pod kombinezonem. Jego oczy są duże, o brązowych tęczówkach. Jego nienaturalnie wydłużona głowa może wskazywać na mocną czaszkę i dużą masę mózgu. Nie jest chętny do zdejmowania swojego futurystycznego kombinezonu. Według personelu naukowego może on zawierać wiele zaawansowanego sprzętu, przez co często wysyłają wnioski o próbę odebrania obiektowi kombinezonu. Jednak cały czas odrzuca wnioski. Nie ma tu mowy o strachu przed obiektem, ale raczej przezorności związanej z niewielką wiedzą na jego temat. Kombinezon ma kolor ciemnozielony z różnymi czarnymi elementami. Obiekt posiada nadzwyczajne umiejętności wpływania na innych. Posiada moce określane mianem biotycznych i jest ogromnie inteligentny. Ze względu na swoje umiejętności zezwolił na okresowe wykorzystanie obiektu w eksperymentach i projektach w formie doktora niezrzeszonego pod warunkiem późniejszego, każdorazowego usuwania pamięci obiektu. Podmiot jednak wyznał po pierwszym czyszczeniu, że jego świadomość pozostała niezmieniona, a nasza technologia, którą określił prymitywnym praniem mózgu, nie będzie na niego działać. Dzięki zabezpieczeniom, jakie opracowała jego cywilizacja. Nie zaleca się wykorzystywania obiektu przy projektach. Uwaga! Wyjątek może nastąpić w sytuacji niecierpiącej zwłoki, na przykład nieprzewidzianemu uwolnieniu się innego SCP o kategorii Keter, lub sytuacji zagrażającej w niewielkiej odległości czasowej bezpieczeństwu planety, kraju lub ośrodka. Podmiot posiada ogromne umiejętności i wiedzę z zakresu medycyny, chemii, biologii, fizyki i matematyki. Ma też bogatą wiedzę ogólną. Zdaje się znać sztuczki psychologiczne. Miejmy nadzieję, że obiekt ich na nas nie stosuje. Sam według swoich zapewnień był głównym przewodniczącym największego ośrodka naukowego na swojej planecie, objętego tajemnicą państwową. Patrzę załączniki. Wydaje się, że nadzwyczajne moce obiektu są związane nie tylko z jego bardzo zaawansowanym kombinezonem, ale i elementami jego ciała oraz być może zdolnościami wyuczonymi przez ten typ istot. Sam zapytany o swe umiejętności powiedział: na pewno nie są to czary, jeśli o to wam chodzi. Czytałem trochę waszej literatury i dlatego preferowałbym, żebyście nie próbowali mnie spalić na stosie.
Obiekt wydaje się mieć specyficzne poczucie humoru, oparte na używaniu sarkazmu, lub może jest to spowodowane po prostu typową dla jego rodzaju sposobu mówienia. Głos obiektu z czasem wydaje się coraz bardziej ludzki, czuć w nim jednak pewne niezbyt czyste drgania. Głos obiektu jest stosunkowo wysoki, ale zachrypnięty. Czuć też pewnego rodzaju akcent. Wydaje się akcentować niektóre litery bardziej, na przykład literę R, a niektóre czytać w sposób nienaturalnie długi, na przykład E. Staraliśmy się ustalić profil psychologiczny obiektu, by lepiej go zrozumieć. Niestety niewiele udało się ustalić. Sam obiekt uważa test za stratę czasu, wskazując na różnicę na tle kulturowym, która sprawia, że nie jest prawdopodobnym, by ten test mógł być prawidłowo na nim przeprowadzony. Psychiatra, dr Słoneczny, uważa, że SCP-148 ma skłonności sadystyczne i maniakalne. Prawdopodobnie jest upośledzony społecznie. Nie wypowiada się w normalny sposób, jego głos jest monotonny, pozbawiony emocji. Oraz przejawia obsesję na punkcie rozwoju nie tylko własnego, ale i naszego gatunku. Jednak dr Czajka, biolog, uważa, że ekipa psychiatrów nie uwzględnia innych rzeczy, gestów lub po prostu obcych ludziom sposobów komunikowania się. Według niego naukowe zapędy mogą co prawda być spowodowane sprawami psychicznymi, ale nie zgadza się co do upośledzenia społecznego jednostki. Twierdzi, że na podstawie sensorów została zauważona ciekawa prawidłowość. Obiekt wydziela inny zapach w zależności od charakteru wypowiedzi. Póki co udało nam się przypisać do szczęścia lub podekscytowania zapach słodki, delikatny, trudny do wykrycia i skojarzenia z dowolnym znanym nam zapachem oraz zapach złości przywołujący na myśl zapach mokrej ziemi, błota, również trudny do wykrycia bez sprzętu lub dobrego węchu. Bardzo prawdopodobnym jest, że wydziela on więcej zapachów w zależności od emocji, jednak sklasyfikowanie tych dwóch najbardziej podstawowych zapachów zajęło nam tygodni. Jeśli jednak jest to prawda, może to świadczyć o tym, iż osoby jego gatunku emocje okazują nie w sposób werbalny w tonie głosu, a poprzez różne zapachy. Zaprzeczyło to też naszej pierwotnej teorii, jakoby nieposiadanie nosa oznacza, że istota nie rozróżnia tak dokładnie, jak robią to inne zwierzęta zapachów. Podmiot wydaje się mimo wszystko opryskliwy. Obiekt miał być gruntownie przebadany, jednak odmówił. Z udziałem personelu chcieliśmy go przymusić do wzięcia udziału w eksperymentach. Został osaczony, jednak wykorzystując niezrozumiałe dla nas umiejętności biotyczne, rozbroił nas. W trosce o bezpieczeństwo i próbę zapobiegnięcia dalszym śmierciom ze strony personelu postanowiliśmy pertraktować. Odmówił przeprowadzenia sekcji, tak samo jak odmówił przeskanowania organów, wyjęcia implantów oraz wypróbowania na nim różnych substancji chemicznych. Nie udzielił nawet zgody do zdjęcia swojego kombinezonu. Nie rozumiał, że nie jest w pozycji do stawiania nam roszczeń. Dyrektor naczelny placówki, Tom wspaniałomyślnie zadecydował, że nie należy stawiać obiektu w niezręcznej dla niego sytuacji i postanowił pójść z nim na ugodę. W zamian za obietnicę obiektu, że ten nie będzie uciekał poza ośrodek oraz nie będzie próbował infiltrować sieci fundacji bądź uwalniać inne obiekty, otrzyma przytulną celę. Istota była poddana wielu przesłuchaniom, podczas których wyjawiła wiele informacji o planecie, z której pochodzi i o powodzie, dla którego ją opuściła. Patrzy załączniki. Ostatecznie zgodził się na zrobienie mu zdjęcia rentgenowskiego, ale nawet wówczas nie zdjął on swojego kombinezonu. Obiekt wydaje się nieco nieprzewidywalny, gdyż mimo początkowego zgrywania tzw. chojraka, po przybyciu do placówki nieco spotulniał, pomijając akcje, które miał z niektórymi pechowcami z personelu klasy D. Czyżby początkowe jego działania miały nas tylko zastraszyć, czy też coś kombinuje? Dokonaliśmy wielu prób zdjęcia podmiotowi interesującego go kombinezonu. Postanowiliśmy go w pierwszej kolejności naszpikować różnymi lekami i środkami usypiającymi, by zdjąć kombinezon, gdy obiekt zostanie unieszkodliwiony. Podmiot odmówił jedzenia. Podawaliśmy mu jedzenie z lekami niezmiennie przez tygodni, jednak on za nic nie chciał nawet spróbować jedzenia. Próbowaliśmy nakarmić go na siłę. Mimo osłabienia udało mu się zranić cały obecny przy tym personel. Dyrektor placówki Tom zdecydował się przerwać w momencie, w którym u podmiotu pojawiły się niepokojące symptomy. Jego skórę pokryła dziwna wysypka i zaczął pachnieć w sposób nieprzyjemny, podobny do gnijącego ciała. Decyzja została ostro skrytykowana przez doktora. Nazwisko musiało zostać zamazane po awansie doktora Stefana na stanowisko dyrektora w celu chronienia jego rodziny oraz jego danych osobowych. Wszelkie próby przekonania obiektu do zdjęcia kombinezonu zakończono niepowodzeniem. Wszelkie próby zdjęcia kombinezonu przez personel dowolnej klasy zakończone niepowodzeniem.
Wszelkie próby rozbrojenia kombinezonu przy użyciu dostępnego sprzętu zakończone niepowodzeniem. Szczegóły dostępne dla personelu odpowiadającego za zbadanie kombinezonu. Kosmita może posiadać umiejętności wpływania na ludzkie umysły oraz zmieniania swojego prawdziwego wyglądu. Analizowanie w toku. W sprawie SCP-PL-148 prowadzona jest operacja Kaganiec. Operację nadzoruje dr Rzepiński. Ofiary SCP-PL-148. D-2137 został znaleziony w bardzo złym stanie i był prawdopodobnie pierwszą ofiarą obiektu. Znaleziony został w korytarzu pomiędzy swoją celą a przechowalnią SCP o godzinie 1:30 1 czerwca 2000 roku. Na jego ciele znaleziono ślady wielu ostrych narzędzi. Miał rozcięte między innymi mięśnie na powierzchni całej prawej ręki, mięśnie na powierzchni całej prawej nogi, prawą część twarzy. Miał wycięte wszelkie organy wewnętrzne, między innymi serce, żołądek, płuca czy mózg. Nie miał także uszu, oczu, nosa lub zębów. Zapytany o ich położenie, obiekt SCP-PL-148 odparł: włożyłem je do lodówki. Po przeszukaniu kuchni znaleźliśmy wszystkie organy w idealnym stanie, zamknięte w zamrażarce wraz z mięsem, przeznaczonym na naszą stołówkę. Obiekt nie mógł posiadać klucza. Wniosek? Podmiot potrafi otwierać zamki bądź przenikać przez obiekty. D-1488 został znaleziony w dobrym stanie i był prawdopodobnie drugą ofiarą obiektu. Znaleziony został w korytarzu pomiędzy swoją celą a przechowalnią SCP o godzinie 1:28 8 czerwca 2000. Na jego ciele znaleziono wiele siniaków, śladów po różnych uderzeniach i ugryzieniach. Miał rany szarpane, cięte i kłute. Na szyi zawiązany miał sznur, bardzo mocno. Według wyniku sekcji obiekt został wpierw uduszony. SCP-PL-148, zapytany o to, skąd ma linę, odpowiedział: znalazłem. D-1548 został znaleziony w pobliżu kuchni. Nie miał jąder ani przyrodzenia, nie posiadał także trzustki. Jego brzuch został w pełni wypełniony pożywieniem przechowywanym w spiżarni i wodą. Należy wymienić zamki w kuchni. Ciało zostało znalezione o godzinie 3:30 22 czerwca 2000 roku. D-2001 został znaleziony pod łóżkiem SCP-PL-148. Nie wiadomo, od jak dawna tam leżał. Fakt, że był już w dość zaawansowanym stadium gnicia, sugeruje co najmniej tydzień. D-2001 został znaleziony o 22:35 dnia 7 sierpnia 2000 roku. Zginął prawdopodobnie wskutek otrucia. Substancja znaleziona w jego ustach była mieszaniną wody z metanolem, nikotyną, kofeiną i... Mieszanina ta, chociaż nie zabiła D-2001 na miejscu, z pewnością się do tego przyczyniła. W jego organy płciowe został wstrzyknięty silikon i... Przyczyna śmierci niepewna. Być może zmarł poprzez utonięcie. Nie wiadomo, skąd SCP-PL-148 pozyskiwał substancję. D-1606 znaleziony 20 września 2000 roku we własnej celi. Obiekt był przywiązany do własnego łóżka. Miał otwartą klatkę piersiową. Chociaż obecność wszystkich organów została potwierdzona, większość z nich nie była na miejscu. Większość z organów miała wstrzyknięty silikon, przez co organy wydawały się nadmuchane. D-1606 miał też dwie dziury w czaszce, obie o średnicy 2 cm. Grzegorz Budziak. Pierwsza i ostatnia ofiara obiektu SCP-PL-148. Znaleziony został bez jakiejkolwiek kończyny, nie miał ani rąk, ani nóg, a głowa była kompletnie zmiażdżona. Wszystkie organy wewnętrzne pozostały w kompletnym porządku. Kręgosłup zastąpiony sosnową deską. Ciało znaleziono 2000 roku, dryfującego na jeziorze Rusałka. Ciało znalezione przez nastoletniego chłopaka. Z powodu zapotrzebowania na personel D został poddany wyczyszczeniu pamięci, a następnie skierowany do placówki, gdzie otrzymał numer D-4442. Miejsce pobytu i pozyskanie. Obiekt próbował zgłosić się do placówki w marcu roku 2000. Nie udało mu się jednak złamać naszych zabezpieczeń. Gdy został namierzony, próbował walczyć. Z jego powodu zginęło 5 ludzi, a 4 było w stanie krytycznym. Gdy dostał się do placówki, początkowo trzymany był w grubej klatce, jednak okazało się, że potrafi z niej wychodzić. Podczas próby zdjęcia kombinezonu zagroził wypuszczeniem przechowywanych tu obiektów.
Z tego powodu byliśmy zmuszeni nie ryzykować i dać mu odrobinę wolności, czemu szczególnie przychylny był dyrektor Tom. Według słów obiektu przybył z zachodu, a dokładniej ze wschodnich Niemczech. Szczegóły w załącznikach. Ostatnio znajdował się w placówce położonej pod Poznaniem w miejscowości. Placówka znajduje się pod kierownictwem dyrektora naczelnego Toma. Prosi o nienazywanie go Tomaszem. Obiekt przechowywany jest zgodnie z otrzymywanymi wskazówkami. Wszelkie informacje o zmianie jego położenia lub nowe informacje dotyczące jego pozyskania zostaną natychmiastowo dołączone do raportu. Wywiad z obiektem SCP-PL 148, log 3. Jak się nazywasz? Mówiłam. Snar. To imię pochodzi z twojej ojczyzny? Nie. Skąd pochodzi to imię? Z ziemi. Tak jak myślałem. Takie imię nie istnieje na ziemi. Istnieje, ale wy je inaczej czytacie. W jaki sposób wy je czytacie? Kiedy przybyłem na tę planetę, postanowiłem wybrać swoje imię. Przeanalizowałem waszą bazę danych. Po lepszym poznaniu waszego społeczeństwa mogłem podjąć tę decyzję. Jednak wy czytacie wszystko od lewej, a my od prawej. W nauce nowego języka, mimo inteligencji i rozwiniętego sprzętu, popełniłem gafę i źle wymawiałem moje imię. Nazywałem się Snach. Czyli tak naprawdę jesteś Hans? Nie. Byłem Hans, gdybym się tak nazwał. Nazwałem się Snach. Czemu w ogóle Hans? To germańskie imię. Poza tym, niektóre narody czytają od prawej, na przykład arabski. Byłem w Niemczech na początku. Właściwie w morzu. Gdy z niego wyszedłem, znalazłem się w Niemczech. Znalazłem imię. Czyli czemu Hans? Popularne. Proste. Zatem, jak nazywałeś się zanim przyleciałeś na Ziemię? Czy tam skąd pochodzisz, macie imiona? To skomplikowane. Ale miałeś wcześniej jakąś nazwę. Słowo, które oznaczało ty? Tak. Wyjaśnij. Na mojej planecie nikt nie nadaje nikomu imienia przy narodzinach. Zmiana imienia nie jest łatwa. Imię definiuje twoje miejsce w strukturze społecznej. Trochę jak wasze SCP-XXX. Imię składa się najczęściej z wyrazu i prostego znaku. Nasz alfabet znacznie różni się od ludzkiego. Szczególnie europejskiego. Nie macie liter? Nie. Posługujemy się znakami. Znaków jest więcej niż waszych liter, a słowa są bardziej skomplikowane. Dodatkowo istnieją wciąż dialekty wśród uboższych warstw społeczeństwa. To frustrujące. A czemu próbowałeś zgłosić się do naszej fundacji? Rozumiem, co robicie, ale jesteście prymitywni. Co masz na myśli? Jesteście względem naszej rasy bardzo zacofani. Wasza technologia u nas budziłaby jedynie politowanie i śmiech. My mieliśmy więcej czasu, ale i tak rozwijaliśmy się jako inteligentny gatunek szybciej. Jednak macie duże predyspozycje. Trzeba je tylko poprawnie wykorzystać. Co wpłynęło na tempo rozwoju? Wiele. Od warunków przyrodniczych i atmosferycznych do zawirowania dotyczących historii z naszego rodzaju. Znacznie się różnił? Oczywiście. Szczególnie, że nasza planeta jest znacznie bardziej rozproszona od waszej i większa. Pełna niebezpieczeństw oraz dostatku. A przynajmniej była. Została unowocześniona. Historycznie zaś nie mieliśmy religii w waszym rozumieniu. Uważasz, że religie przyczyniły się do zwolnienia rozwoju? Tak. Nie. Religie służą ludziom. To ludzie wykorzystują religię. Wy ludzie jesteście indywidualistami, egoistami. Wielu z was nie jest takich jak ludzi, którymi się zasłaniają. Czyli uważasz, że religie są dobre, o ile nie są wykorzystywane do prywatnych korzyści? Dokładnie. Ile masz lat? Według datowania zgodnie z kalendarzem gregoriańskim mam 297 lat. To bardzo dużo. W moim rodzaju mówimy na to wiek średni. Wywiad z obiektem SCP-148, log 4. Witaj. Jesteście dziwni. Z jednej strony zapisujecie mnie jako obiekt, a z drugiej mówicie do mnie jak do człowieka. Przykro mi, takie są procedury. Co chcesz wiedzieć?
Podczas poprzedniego wywiadu powiedziałeś, że pojawiłeś się w Niemczech. Dlaczego zatem próbowałeś skontaktować się z polską placówką? Przeanalizowałem pobrane informacje. Według nich Niemcy są zbyt ufni, nieostrożni. Ich rząd rodzi zagrożenie. Mniejsza szansa na sukces moich planów, biorąc pod uwagę ich przeszłość. Potem analizowałem inne kraje. Stawiałem się nad Stanami Zjednoczonymi oraz Wielką Brytanią. Ale oba te kraje były bardziej zamknięte, trudniejsze. Z najbliższych sąsiadów wybrałem Polskę. Kraj średnio zurbanizowany, ostrożny, ale niezbyt zaawansowany. Odstający pod względem wielu zachodnich krajów. Myślałem, że będziecie mieli słabsze zabezpieczenia. Myliłem się. Szkoda. Czyli wybrałeś nas, bo jesteśmy ostrożni i niezbyt zaawansowani? Nie, to był kaprys. Ale dobrze przemyślany i uargumentowany kaprys. Wywiad z obiektem SCP-PL 148, log 6. Doktorze, nim zaczniemy, mam pytanie. Skąd znasz moje nazwisko? Znam wiele nazwisk. To nie ty zadajesz pytania. Mam tylko jedno. Byle szybko. Czy SCP mogą mieć duszę? Co? Czytałem o różnych religiach, głównie dominującej w tej regionie. Czytałem o Jezusie Chrystusie. Pytanie brzmi, czy SCP mogą mieć duszę? Nie, SCP nie mogą mieć duszy. Dlaczego? Wiele SCP to tylko anomalie lub przedmioty. A co z humanoidami? One też nie mogą mieć duszy. Dlaczego? Bo tylko ludzie mogą mieć duszę. Wywiad z obiektem SCP-PL 148, log 8. Opowiedz o swojej ojczyźnie. Taka opowieść byłaby bardzo długa. To z treścią. Mój gatunek wyewoluował z planety jeszcze bardziej niebieskiej niż wasza. Nasz glob nie był podzielony na kilka większych masywów lądowych, a na tysiące różnych wielkości wysp. Tak jak i u was, kształtowały się na nich różne narody i kultury. Było wiele wojen. Doskonaliliśmy się. Zjednoczenie osiągnęliśmy po wielu konfliktach. Potem wlecieliśmy w kosmos i zaczęliśmy zdobywać. Obecnie nasze kosmiczne państwo składa się z trzech pełni zdatnych do życia planet oraz wielu kolonii na planetach niezdatnych do ustabilizowanego życia, typu Mars. Macie rozwiniętą technologię? Tak. Potrafi podróżować z zawrotną prędkością, korzystając z surowców, których sami jeszcze nie potrafi się dostrzec. Opracowaliśmy broń laserową. Mieliśmy także roboty. Mieliście? Nadal mamy roboty, ale są bardzo podstawowe. Kiedyś roboty miały bardzo zaawansowane SI i potrafiły wykonywać najbardziej skomplikowane czynności. Co się stało? Zostały zniszczone w czasie wielkiego buntu stali. Roboty zbuntowały się przeciw wam? Zaczęły stanowić zagrożenie. Musiały zostać unieszkodliwione. Nazwa w waszym języku nie jest taka poetycka jak w naszym, ale to wina prymitywności waszego języka. Mówiłeś, że byłeś ważnym naukowcem na rodzimej planecie. Poprawnie. Czemu opuściłeś swoją planetę? Stanąłem po niewłaściwej stronie. Druga wygrała. Moja przegrała. Mogłem zostać zabity. Uciekłem. Mieliście wojny domowe? Tak. Po czyjej stronie stanąłeś? Po stronie sprawiedliwości i porządku. Kto wygrał? Uregulowana wolność i sprzeczność przyrody. Co masz na myśli? Ewolucjonizm jest łatwy. Rozwijają się gatunki poprzez eliminację słabszych jednostek. Pomoc słabszym jednostkom jest irracjonalna. Powoduje osłabienie całego gatunku. Dochodzi do powiększenia się błędu. Zapisuje się w DNA. Czyli uważasz, że chorzy i niepełnosprawni powinni zginąć? Jeśli nie są w stanie się obronić, są słabi, czyli powinni zginąć. Jeśli stracę nogę, nie musi to oznaczać, że będę słaby. Jak definiujesz słabość? Słaby jest ktoś, kto nie przetrwa. Każdy inny jest silny. Jak wygląda wasza planeta? Dużo metalu, szkła, plastiku. Ale czysto. Udało nam się osiągnąć uniwersalne środki pozyskiwania energii. Nie musimy bazować na paliwie kopalnianym. Wydobycie jest zbędne. Rolnictwo jest regulowane.
rośliny hodowane w specjalnych szklarniach. Idealne warunki. Dużo domów, wysokie budynki, piękne rzeźby. Nie ma dymu. Powietrze nie ogranicza widoczności. Woda jest czysta. W porównaniu do ziemskich warunków, raj. A czemu akurat Ziemia? Z planet, na których życie ewoluowało do minimalnych standardów, wy byliście najbliżej. Lot nie zajął mi tak długo, jedynie lat. Lat? Tak. Podczas podróży w kapsule miałem włączonego autopilota przez większość czasu. Sam byłem poddany hibernacji. Dobrze, że udało mi się wybudzić, nie uderzyłem w głębę. Gdzie znajduje się wasza cywilizacja? W gwiazdozbiorze sieci. To dość daleko. Dzięki naszej technologii możliwe jest zakrzywienie przestrzeni w celu zmniejszenia czasu podróży. Dzieje się to przy zmniejszeniu masy. Mógłbyś przekazać nam tą technologię? Nie. Nie jesteście gotowi. Co masz na myśli? Mój lud nie jest jedynym w kosmosie. Jest mnóstwo wielkich cywilizacji. Wiele z nich nie może was zaatakować przez traktat. Uważasz, że rozwój jest dla nas niebezpieczny? Rozwój zawsze jest niebezpieczny. Jednak jeśli jest wymuszony, jest znacznie bardziej niebezpieczny. Gdybym przekazał wam tę technologię, mój lud nawierzyłby mnie. Znaleźlibyście się w złym położeniu. Twój lud nie może cię namierzyć? Już nie. Wywiad z obiektem SCP-PL-148, log 12. Jaki jest twój cel? Ulepszenie. Ulepszenie czego? Rodzaju ludzkiego. Jak? Przykro mi, nie mogę ci tego powiedzieć. Nie teraz. Dlaczego? Chcę uchronić was przed katastrofami, jakie dotknęły mój lud. Wojny, kataklizmy, bunty, roboty, broni masowego zniszczenia, choroby, bezpłodność, degeneracja społeczna, chaos wynikły z dużej mocy, której nie da się skontrolować. Tutaj jest nam wyjątkowy, ale wyobraź sobie, że u mnie każdy ma podobne kombinezony do mojego, a może i lepsze. Bo chociaż jest to model wojskowy, RG-HI-9050, to jednak był on stworzony na parę lat przed moim przybyciem. Teraz musieli coś udoskonalić. Musisz zaprzestać atakowania i eksperymentowania na personelu D. To tyle. Dziękuję, doktorze. Szkoda, że twoje szanse na przeżycie wynoszą jedynie... Co? Jak to i skąd to wiesz? Usunięto. Edytowano. Na pewno się mylisz. Wywiad z obiektem SCP-PL-148. Log 15. Incydent 148-0. Ostatnio znowu pociąłeś kolejnego z personelu klasy D. Ile razy mamy ci mówić, byś tego zaprzestał? Przepraszam. Tylko tyle masz do powiedzenia? Tak. Uważam, że jest to konieczne. Badam was. Tak? Tak. Dzięki temu mogę ocenić, jak będziecie biologicznie ulepszyć się w przyszłości oraz jak ewoluowaliście w przeszłości. Wszystko zapisuję. Obiekcie SCP-PL-148. Nie masz pozwolenia na przeprowadzanie eksperymentów, ani ich dokumentowania. Kiedyś mi podziękujecie. Proszę o natychmiastowe przekazanie mi zapisów z twoich eksperymentów. Obawiam się, że to niemożliwe, doktorze. Wszystko zapisuję w pamięci. Nie wyciągniesz mi jej z głowy. Jeśli będziesz postępował tak dalej, dokonamy terminacji. Nie zadziała. Zawsze działa. Już ustaliliśmy, doktorze, że robię rzeczy, które są dla was niemożliwe i powodują zdziwienie. Czemu tak patrzysz? Czyżbyś się bał? Czego się boisz, doktorze? Że cię potnę? Że wyciągnę twoje organy wewnętrzne i je zbadam? Że podam ci substancje lub... Myślisz, że zrobię ci coś, co jednemu z tamtych ludzi? Czemu ręce ci się trzęsą, doktorze? Czemu się pocisz? Przecież nie zrobiłem niczego, czego wyście nie zrobili. Wiesz, doktorze, że mam iskrę naukowca. Wiesz, że jestem naukowcem. Wiesz, że rozwój jest konieczny. Czemu nic nie mówisz, doktorze? Czemu chcesz otworzyć drzwi? Myślisz, że jeśli będziesz ciągnął za klamkę, to uda ci się wyjść? Co jest? Otwórz te drzwi, natychmiast! Dobrze wiesz, doktorze, że w każdej chwili możesz otworzyć te drzwi. Co cię blokuje? Co się stało?
Przekazałem ci impuls, który za dobro wynagradza, a za złe karze. Doceniam chęć współpracy, doktorze. Przepraszam. Nie osłuch się. Czy to wygląda na schemat? To schemat budowy bardziej zaawansowanego silnika rakietowego niż te obecnie wam znane. Schemat ten był jednym ze znajdujących się w Narodowej Bibliotece Historii Technologicznej na mojej rodzimej planecie. Silnik nie jest trudny do skonstruowania i wydajny. Jest znacznie w tyle pod względem technologii na mojej planecie, ale zwiększy szybkość i wydajność waszych rakiet o 16,53%. Nie jestem inżynierem, ale dzięki mojej wiedzy jestem w przekonaniu, że to dla was bardzo pomocne. Dziękuję. Log X, incydent 148.1. Dzień pierwszy. Przed chwilą dnia 15 lutego 2000 roku doszło do ucieczki obiektu z placówki. Według nagrań z monitoringu istota dokonała tego robiąc... Jednak prawdopodobnie potrzebowała pomocy z zewnątrz, inaczej nigdy... Drzwi. Nigdy wcześniej nie opuściła placówki. Działania zostały podjęte natychmiastowo. Grupa złożona z... została wysłana do przeszukania okolicy. Dzień drugi. Obiekt został zaobserwowany w okolicy według zeznań świadków. Grupa kontynuuje badania. Należy zachować spokój. Uwaga na potencjalnych świadków. Dzień trzeci. Okoliczny farmer, niejaki Grzegorz Budziak, został znaleziony martwy. Obawiamy się, że doktor nie czuje się najlepiej. Był opiekunem obiektu. Podejrzewamy, że pomógł mu w ucieczce. Rodzina Grzegorza Budziaka została poinformowana o jego śmierci. Wpadł do wody, prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu. Dzień czwarty. Doktor stara się bronić obiektu. Twierdzi, że nie chce zrobić nic złego. Symptomy jasno wskazują na kontrolę umysłu. Obiekt był niebezpieczniejszy niż sądziliśmy. Doktor przebywa w zamkniętym odosobnieniu. Dzień piąty. Byliśmy zmuszeni dokonać terminacji doktora. Okazało się, że był odpowiedzialny za pomoc obiektowi w ucieczce. Prawdopodobnie jego mózg był prany od samego początku. Już nic nie będzie takie samo. Jego rodzinie przekażemy, że umarł w wypadku. Dzień szósty. Obiekt zabił całą ekipę poza... który jest w ciężkim szoku. Dokonaliśmy wszelkich starań, by umilić mu czas. Niestety pod koniec dnia zmarł. Zdradził jednak, że obiekt przybrał ludzką twarz. Boimy się, co to może oznaczać. Dzień siódmy. Ktoś próbował włamać się do naszej bazy i wykazać... i wiele innych danych. Niektóre dotyczyły SCP-PL-148. Czy to możliwe, że to on odpowiedzialny jest za te ataki? Ataki zostały błyskawicznie zablokowane po zdiagnozowaniu. Dzień ósmy. Wysyłamy kolejną ekipę złożoną z... Tym razem cała ekipa została porządnie przygotowana i uzbrojona. To nie są ćwiczenia. Mamy obiekt klasy Keter na wolności. Cokolwiek doktor opowiadał na temat obiektu, było nieprawdą. Dyrektor Tom został odsunięty od swoich zadań. Teraz ja przejmuję jego obowiązki. Według otrzymanych przez nas informacji, Tom został uznany odpowiedzialnym za ucieczkę SCP-PL-148 i niedopatrzenie środków bezpieczeństwa. Z tego też powodu grożą mu surowe konsekwencje. Istnieje także podejrzenie o jego współpracy z doktorem. Dzień dziewiąty. Tom został przeniesiony. Ciekawe, czy tak ci z góry mówią na uśmiercenie ważniejszych członków fundacji. Został uznany winnego zarzucanych mu czynów. I dobrze mu tak. Był za miękki. Nie rozumiał ideałów naszej fundacji. SCP-PL-148 pozostaje na wolności. Dzień dziesiąty. Nie mamy wiadomości na temat obiektu. Zespół stwierdził, że nie ma go już w otoczeniu. A byliśmy tak cholernie blisko. Będziemy regularnie wysyłać grupy zwiadowcze. Będziemy też szukali jego cholernej obecności wszędzie, nawet w zapomnianych przez Boga wioskach. Dalsza część raportu możliwa do odczytu po zakończeniu operacji Kaganiec. Operacja Kaganiec. Informacje na temat operacji Kaganiec przeznaczone są tylko dla personelu zajmującego się operacją Kaganiec. Jeśli nie należysz do zespołu,
Nie musisz nic wiedzieć. Jeśli jednak masz uprawnienia przynajmniej drugiego poziomu, możesz otrzymać nieprecyzyjne informacje, z których część lub żadna mogą być fałszywe. Zaginięcia na terenie miasta Poznań zaczynają być niepokojące. Giną głównie ludzie z ubogich sfer, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Podejrzewamy, że stoi za tym SCP-PL-148. Świadczyć może o tym fakt, że ofiary nie są ze sobą powiązane, a nie odnaleźliśmy jeszcze żadnego z ciał ofiar. Szczegółowe informacje o ofiarach i celu operacji znajdziesz w swoich aktach, jeśli jesteś członkiem zespołu od operacji Kaganiec. Jeśli operacja jest ci obca, możesz zadać pytanie swojemu przełożonemu lub zachować je dla siebie. Żaden pracownik nie ma obowiązku udzielić ci poprawnej lub jakiejkolwiek odpowiedzi, jeśli uzna to za zagrażające bezpieczeństwu fundacji. Nadmierna ciekawość może skutkować wydaleniem z pracy i innymi nieprzyjemnościami związanymi z odpowiednimi procedurami.